Kolejna drama z ekipą Xayo. Mandzio wyjaśnia Japczana. Na wstępie jeszcze tylko zaproszę Cię do zasubskrybowania kanału, aby nie pominąć żadnego filmu, a teraz zaczynamy materiał. Ekipa Xayo Industries ostatnio nie ma powodów do uśmiechu. Od wypuszczenia filmu przez Holaka, który wyrzucił sporo brudów na swoją dawną ekipę, to aktualnie w ekipie Xayo drama goni dramę, a głównym ich uczestnikiem jest Japczan, który został już wyjaśniony w filmie przez Holaka. Słuchajcie, że ten knur wydzwania po pijaku influencerów. I szczerze, ja nawet nie wiem, co masz wtedy w głowie. Zwłaszcza, że zawsze mówiłeś, że nie możesz nikomu zaufać. I mówisz, że w Xayo Industries nikt się na ciebie nie liczy. Wykorzystujesz każdego do robienia kontentu? Następnie o Japczanie i jego zachowaniu powiedział na swoim streamie kilka słów Multi. Że Japczan za każdym razem, bo dosłownie przysięgam wam, za każdym razem jak wchodził mój temat, nie było momentu, żeby kurwa Japczan w nie wbijał szpili. Cześć, w ogóle teraz jak tu przychodzisz, to tylko ci mówią, żebyś nie był cringe'owy jak Multi. Takie są zasady bycia tu. Takie są zasady bycia. Jak przychodzisz, to nie możesz być cringe'owy jak Multi. Jak widać, na tym się nie skończyło, bo do sytuacji Japczana postanowił się też odnieść Mandzio, który do tej pory nieszczególnie wypowiadał się o Japczanie, jednak widocznie uznał, że jest to idealny moment, aby do całej sytuacji wnieść coś od siebie. Japczan, jesteś gówno warty. Jako człowiek i jako streamer. Jesteś malutkim człowiekiem, który żyje w swoich kompleksach po prostu i musi się dowartościowywać minionkami na czacie, które ci napiszą pokczampa. Jeśli nie oglądaliście filmu Mandzia, to osobiście polecam zobaczyć i zapoznać się z całą sytuacją, a w dużym skrócie. W swoim materiale Mandzio postanowił pokazać próby manipulacji Japczana względem widzów, udając aktualnie ofiarę w całej dramie. Niestety, Japczan jako początkujący twórca internetowy nie wie, że druga taktyka, czyli branie widzów na litość, wcale lepiej nie poskutkuje, a to jak próbował wziąć ludzi na litość jest naprawdę czymś, czego długo nie widziałem. Następnie odniósł się do sytuacji XXXTentaciona, jak ten był atakowany przez ekipę Xayo, do czego zresztą Xayo się przyznał, dodając, że jest z tego dumny. Takie donaty były wysyłane do szachisty i uważam się za geniusza zbrodni. Sprytnie całą drużyną wysyłaliśmy po 15 zł, wcielając się w widza, który jest zawiedziony, że jak to, Bartosz, miały być projekty i tak dalej, pisaliśmy mu, skończyłeś się, Bartek. I to takie dostawał wpadki humoru, że od razu miał jego streama. Tak, dokładnie, robiliśmy to. Jestem mafiozą internetowym. I to działało. To było przepiękne. W swoim materiale Mandzio pokazał jeszcze, jak Japczan wielokrotnie wbijał drobne szpileczki w jego kierunku, starając się w pewnym stopniu umniejszyć oraz poniżyć go w oczach swoich widzów. A tego typu zagrywki Japczan stosował też w kierunku Multiego. Ogólnie jak widać, szambo mocno wylało i wylewa się cały czas i pytanie, kiedy skończy się wylewać, bo co dzień dochodzą nowe osoby i wątki w tej całej dramie. Standardowo dajcie znać, co myślicie o tej sytuacji, a jak materiał się spodobał, to nie zapomnij zostawić łapki w górę i subskrypcji na kanale, a ja tymczasem się żegnam i do zobaczenia, a raczej do usłyszenia. Cześć!